Witam Państwa serdecznie. Mówi Gabriel Maciejewski ze sklepu Fotomak przy stacji metra Stokłosy. Spotykamy się dzisiaj, ponieważ wydałem nową książkę, która była długo oczekiwana. Dopiero trzeci tłumacz sobie z nią poradził. Dwóch tłumaczy niestety nie dało rady przetłumaczyć tej książki, bo nie było to proste, ale ja z tego miejsca składam podziękowania pani Katarzynie Panfil, kochanej naszej pani Kasi, która przetłumaczyła Hipolita Milewskiego Straszliwe niebezpieczeństwa rewolucji rosyjskiej, a teraz Emmanuela Małyńskiego, a teraz zabrała się za tłumaczenie kolejnej książki Hipolita Milewskiego pod tytułem Co zrobić z Europą Wschodnią, która mam nadzieję będzie latem. A potem znowu przetłumaczy nam kolejnego Małyńskiego. Bardzo pani Katarzynie Panfil dziękuję za jej pracę, za wiedzę, za wszystko, co robi dla naszych wydawnictw, bo to jest naprawdę wielka rzecz. Proszę Państwa, długo oczekiwany hrabia Emmanuel Małyński i jego krytyczna ocena stanu Rzeczpospolitej Odrodzonej. To jest książka w sam raz na stulecie odzyskania niepodległości, żeby nam się, przepraszam za kolokwializm, we łbach nie poprzewracało od tej radości, żeśmy niepodległość odzyskali. Proszę Państwa, hrabia Emmanuel Małyński, podobnie jak Hipolit Milewski, albo jeszcze bardziej niż on, jest człowiekiem niezależnym. Niezależnym finansowo i niezależnym w sądach. Podobnie jak Hipolit Milewski, jest to człowiek ograbiony przez socjalistów i demokratów, który dla tych socjalistów i demokratów nie miał ani krzty sympatii i współczucia. Jest to człowiek niezależnej myśli, niezależnego pieniądza i człowiek bardzo odważny. Proszę Państwa, kim był Emmanuel Małyński przed I wojną światową i w jej trakcie? No, był to agent ententy, który przeszedł szkolenie pilotażu w szkole braci Wright w mieście Po na południu Francji. Jako pierwszy przeleciał samolotem nad swoimi dobrami na Wołyniu. Jego patent lotniczy miał numer chyba 261, ale niech, no, albo 70 coś. Był to jeden z pierwszych 300 lotników na świecie. Emmanuel Małyński, proszę Państwa, został w pewnym momencie zawieziony przez swoich patronów do Nowego Jorku na Wall Street i tam mu pokazano, jak wygląda serce bankowego świata. I coś się w nim przełamało. I przeszedł na pozycje zupełnie przeciwne. Kiedy umierał, zapisał to, co zostało z jego dóbr, a jego dobra były naprawdę potężne, składały się głównie z lasów i te lasy zostały mu odebrane, ale to, co zostało, przekazał Kościołowi. Umierał samotnie, nie miał dzieci, nigdy się nie ożenił. Był, zanim został publicystą, polemistą politycznym, polemizującym w zasadzie z całym światem, no był takim bon vivantem, tak? Prowadził wesołe życie. I bardzo nieustabilizowane, ale w końcu przestał i zajął się pisaniem. To jest, proszę Państwa, coś niezwykłego, bo Emmanuel Małyński, zaraz to Państwu zaprezentuję, na której byśmy stronie nie otworzyli i którego byśmy akapitu nie zaczęli czytać, to jest to tekst absolutnie wstrząsający pod względem warsztatowym. Jeszcze raz dziękuję pani Katarzynie Panfil. Pod względem warsztatowym, pod względem świeżości myśli i oryginalności spojrzenia. To jest w ogóle niezwykłe. Nie ma takiej książki, którą by się otwierało w dowolnym miejscu i człowiek przeżywał nagle jakiś wstrząs. To jest ta książka. Oczywiście w tej beczce miodu musi być łyżka dziegciu. Proszę Państwa, każdy z tych moich ulubionych wielkich autorów ziemiańskich, czyli Hipolit Milewski, Edward Wojniłowicz, Emmanuel Małyński, ma jakąś wadę. Ma jakąś wadę. Oni pewnych rzeczy po prostu nie ogarniają albo boją się. Nie dopuszczają do siebie, nie dopuszczają ich do wiadomości. Emmanuel Małyński, proszę Państwa, jest zagorzałym obrońcą marszałka Piłsudskiego i wielkim krytykiem Endecji. Wielkim krytykiem Endecji, szczególnie pana Grabskiego. Natomiast on wierzy, że Piłsudski ma szczere intencje. To się, proszę Państwa, nie zdarzyło tylko Małyńskiemu, tak? Umówmy się. To się zdarzyło bardzo wielu ludziom, więc czynienie mu z tego zarzutu jest moim zdaniem niewczesne. A teraz, proszę Państwa, nie ma sensu, żebym opowiadał, bo to trzeba po prostu przeczytać, tak? Ja po prostu na chybił trafił, wybiorę kilka fragmentów, a potem wrócę do tych, które najbardziej lubię. Dobra? Tak zrobimy. Teraz uwaga, proszę Państwa. Królik z kapelusza. Wyciągamy, otwieramy, na chybiłych trafił książkę pod tytułem Nowa Polska. Nowa Polska, reforma agrarna przeciw własności prywatnej. Taki jest pełny tytuł. Autorstwa hrabiego Emmanuela Małyńskiego. Aha, jeszcze powiem, kto to jest Emmanuel Małyński. Proszę Państwa, to jest bliski kolega ojca Mirosława Hermaszewskiego. Hermaszewski wychował się w jego dobrach. Jego ojciec był... w zasadzie służył Małyńskiego, ale obaj panowie byli zakolegowani. Więc tak to się plecie w tym życiu i takie to dziwne rzeczy wychodzą. Na szczęście swoje Pan Bóg zabrał Emanuela do siebie przed wojną jeszcze i nie musiał oglądać najgorszego. No dobrze, a teraz już przystępujemy do wyciągania królików z kapelusza. 3, 4. Uwaga. Traktat ryski zabrał wschodni płaszcz Polski. Wrażliwe serca odczuwają wyrzuty sumienia, że zachowały ubranie spod spodu. Gdy owe wrażliwe serca, znacznie bogatsze w demokratyczne cnoty niż Leon Gambetta, który powiedział, że antyklerykalizm nie jest towarem eksportowym, zostały postawione wobec alternatywy nacjonalizm lub demokracja, nie do pogodzenia w danej okoliczności, bez wahania wybrały cnotę demokratyczną, która wydała im się najpiękniejsza. Jest to dziwnie znaczące i po raz kolejny dowodzi, że nacjonalizm został wymyślony jedynie po to, by wnosić swój wkład do jedynej ważnej rzeczy i bez rozróżnienia, że to, co było zbrodnią przeciwko prawu własności, stanowiło jednocześnie zbrodnię zdrady stanu, owe wrażliwe serca. Wściekle zabrały się za wywłaszczanie dużych i średnich posiadaczy, którzy w tych regionach reprezentowali polski żywioł, jednocześnie zapominały, że to właśnie dzięki temu żywiołowi Polska przyjęła się tam ze swoim językiem, kulturą i umysłowością, które pozwoliły jej zwyciężyć ciężko wytrwać pod naporem ponad stuletnich ataków sprzymierzonych sił Imperium Carskiego, próbujących je stamtąd wyprzeć i zrusyfikować. Fajne, prawda? Dobra, kolejny królik. Tadam! To może coś bliższego. Chodziło o stworzenie w Polsce stanu ducha, który można by streścić następująco. Niech żyje reforma rolna i rządy, które ją zalecają, ale precz z inflacją. Co sprowadzało się do powiedzenia, niech żyją środki, ale precz z ich efektem. Upragniony rezultat rychło został osiągnięty. I Polska, którą szybko przekonano, że jest bardzo chora, głośno domagała się lekarza, by ją uzdrowił z inflacji, która przysparzała jej stosunkowo niewielkich cierpień, nie tykając przy tym wielkich zdobyczy demokracji, które ją zabijały. Tym lekarzem, jak już mówiliśmy, był pan Władysław Grabski. Okres jego dyktatury wyglądał tak, że musiała ona doprowadzić do początku końca państwa polskiego albo do pewnego punktu kulminacyjnego i początku końca ustroju. Politykę pana Grabskiego można streścić w paru słowach. Niech szczeźnie raczej Polska ze wszystkimi Polakami niż marka. Dobra, wystarczy. Teraz kolejny królik z kapelusza. Jeszcze raz, proszę Państwa. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Nie ma żadnych zakładek. Ja niczego sobie tutaj nie robię, nie ułatwiam. Między prezydentem plebiscytowym a prezydentem parlamentarnym nie ma wielkiej różnicy. W praktyce prezydent plebiscytowy zdaje się lepszy, gdyż jest bardziej niezależny od parlamentu, którego nie jest produktem. Ale w teorii stoi za nim stary, pokutujący mit niewykształconych mas jako suwerena. Filozoficzny absurd o pochodzącej z dołu władzy, o prawie, którego ostatecznym uzasadnieniem jest jedynie siła liczby tych, którzy za nim głosowali. Wybory plebiscytowe pociągają także za sobą powrót inną ścieżką do tych samych zatęchłych bagien, do wyborów kontrolowanych przez wielkie trusty kapitalistyczne. W Stanach Zjednoczonych widzieliśmy niedawno, jak kandydat ludu nie miał szans wobec kandydata wielkich firm finansowych. Zatem, jako że Polska jest krajem ubogim w pieniądz, wybory plebiscytowe będą tam prawdopodobnie kontrolowane przez Międzynarodową Wszechobecność Żydowską, która będzie działać przez pełnomocnictwo. Proszę Państwa, mamy Emanuela, który w ogóle nawet nie próbuje wyjaśniać, nie próbuje tłumaczyć, że istnieje coś takiego jak ludowy, narodowy, powszechny suweren. To są brednie, proszę Państwa. Brednie. Kolejny królik. Uwaga, uwaga. Można powiedzieć, że polska konstytucja została sporządzona specjalnie po to, by służyć za kaftan bezpieczeństwa dla marszałka Piłsudskiego, wciąż jeszcze będącego naczelnikiem państwa. Jej celem, czego nie ukrywano, była ochrona kraju przed domniemanymi napadami dziwactwa Piłsudskiego albo przed postaciami, które ewentualnie mogły go przypominać. Tym, co przede wszystkim charakteryzowało tę konstytucję, co odróżniało ją od innych ultranowoczesnych ustaw zasadniczych, była szczególna dbałość legislatorów o zredukowanie już nie do minimum, ale do zera roli władzy wykonawczej. I to nie tylko naczelnika państwa, ale także, można tak powiedzieć, szefa rządów i ministrów, których przyszła rola miała polegać jedynie na posiadaniu dobrego słuchu muzycznego w polityce, by dobrze tańczyć w rytm kakofonii wygrywanej przez parlamentarną orkiestrę. Tymczasem ten codzienny koncert dziwnie przypominał odgłosy menażerii w chwili, gdy karmi się zwierzęta, a wielu spośród tych, którzy z ciekawości uczestniczyli w tym spektaklu, zapytywało samych siebie, czy nie mają do czynienia z ekspozycją etnologiczną, w której zgrupowano w ramach przekazu antropologicznego rozmaite rdzenne plemiona przybyłe z buszu lub ze swoich wysp. Proszę Państwa, ja chciałem na chwilę powrócić do tej poprzedniej książki, którą tutaj miałem, do Adama Szalongowskiego, kiedy poseł angielski przybywa i spotyka się z przedstawicielami szlachty, ze sławną komisją królewską i czytamy o tym, mamy wrażenie, że oto oficer brytyjski przybył do wioski Huronów, żeby im wytłumaczyć, że jednak należy się pogodzić z Irokezami. Ale Huroni nie posłuchali oficera i wybrali swoją własną drogę. Bardzo źle się to dla nich skończyło, proszę Państwa. Więc musimy zważać na proporcje, a tego nagminnie nie czynimy. Nagminnie nie czynimy. To jeszcze jeden królik i moje ulubione fragmenty. Jeszcze raz pokażę. Nic tu nie ma. Bank rolny, utworzony specjalnie w celu rozczłonkowywania ojcowizn, które wszelkimi sposobami odbierano ich legalnym właścicielom i oficjalnie przeznaczony do finansowania tego procederu, powinien zmierzać do ucywilizowania chłopów. A owo ucywilizowanie miało zostać przeprowadzone wyłącznie w etymologicznym znaczeniu tego słowa, które pochodzi od civis, obywatel, lub od civitas, miasto. Polskie gazety z tego okresu publikowały teksty podpisywane przez przyjaciół domu pana Grabskiego, które głęboko zadziwiłyby zachodnich czytelników, nawet tych zorientowanych szczególnie lewicowo i obywatelsko. Na ich łamach lamentowano, że polskie społeczeństwo wciąż jest przywiązane do rodzimej ziemi. Tymczasem powinno ono, biorąc za przykład ludność krajów stanowiących awangardę, masowo przesiedlać się do miast. We Francji, w Anglii i w sposób szczególny w Stanach Zjednoczonych, prawdziwej ojczyźnie demokracji i kapitalizmu, stanowiącego jej dopełnienie, w niespełna ćwierć wieku wyrosły jak olbrzymie grzyby centra ludzkich zbiorowisk i ośrodki intensywnej pracy pozostającej bez związku z potrzebami konsumpcji. Polska ma 30 milionów mieszkańców, jej stolica liczy ich tylko 1,5 miliona. Drugie co do wielkości miasto ledwo może poszczycić się przekroczeniem miliona, a jedynie kilka innych miast ma więcej niż 100 tysięcy mieszkańców. Cała reszta, to znaczy 25 milionów mężczyzn i kobiet podzielonych na rodziny, trwa jak w średniowieczu przy ziemi, żyjąc tak osobno, jak to tylko możliwe. Każdy za siebie, a Bóg za wszystkich. Proszę Państwa, ja nie wiem, czy Państwo słyszą ten głos, bo ja jakbym otworzył okno, to bym go z zewnątrz tu usłyszał. Z mediów dzisiejszych, tak? Po prostu z mediów dzisiejszych. Wszystko, co tu jest napisane o własności, jest tak samo aktualne dzisiaj, jak było wtedy. Tak samo aktualne. A to dopiero pierwsza książka Małyńskiego. Proszę Państwa, nigdy nie wydawany. Wszystko po francusku, z wyjątkiem 2 broszur chyba. Wszystko po francusku, nigdy po polsku nie wydawane. Nigdy. Za to Stefan Żeromski, proszę Państwa, gdybyśmy naładowali Żeromskiego na jakąś łódkę, dzieła wszystkie, to nawet nie przekroczylibyśmy 1/4 druku, ona by zatonęła pod ciężarem tego śmiecia. Przepraszam, teraz moje ulubione fragmenty. W Rosji bolszewizm przyszedł na końcu łańcucha stanowionego przez księcia Lwowa, Kiereńskiego, Czernowa i Żyda Bronsteina, zwanego Trockim. A na Węgrzech ten łańcuch utworzyli hrabia Karoli i Żyd Kon, zwany Bela Kun. Nie pomylili się ci Polacy, którzy pośród powszechnego zamętu moralnego, politycznego, społecznego i ekonomicznego nie stracili zdolności myślenia. Aż do roku 1926 stan rzeczy w Polsce otwarcie nazywany był przez jednych bolszewizmem, co było lekką przesadą, ponieważ ograniczano się do złodziejstwa, ale jeszcze nie zabijano, a przez innych półbolszewizmem, co było idealnie precyzyjne. Ale wszyscy zgodnie uznawali, że była to groźna równia pochyła, która prowadziła w stronę bolszewizmu lub w stronę jego innego wcielenia, które dziwnie go przypominało. Parlament Polski lub parlamenty polskie, o ile nie były jeszcze Radą Najwyższą, były szeregiem prowadzących ku niej przedsionków. To jest jeden fragment i drugi. Po wyrzuceniu na bruk wszystkich obywateli, którzy posiadali fortunę ściągalną, a więc majątek łatwy do opodatkowania, nie wiedziano by skąd wziąć te pieniądze. Pozostawałyby, co prawda, fortuny nieściągalne, ale ich właściciele zawsze potrafią się tak urządzić, by ich opodatkowanie było trudne, jeśli nie niemożliwe. Zresztą przyjaciele ludu zdają się ich w ogóle nie zauważać. Szanują wszechobecność, płynność, anonimowość i szkodzą jedynie tym, którzy zajmują się produkcją. Podejmują wszelkie możliwe środki ostrożności, by nie tknąć przedsiębiorstw, przy których szkodzie mogłyby ucierpieć izraelskie interesy. I rzecz ciekawa, antysemici, którzy mówią wyłącznie o tłuczeniu Żydów, działają dokładnie w ten sam sposób. Ich antysemityzm jest więc wyłącznie demagogiczną paplaniną. A gdy czasem zdają się przekładać swoje teorie na praktykę, robią to wyłącznie po to, by dostarczyć narodowi wybranemu pretekstu do krzyczenia z wysokości trybun świata o skandalu i męczeństwie. Zaś ofiary antysemityzmu są ogólnie rzecz biorąc szczodrze wynagradzane w banku i na giełdzie za te kilka rozbitych szyb i zgniecionych kapeluszy. Państwo jest bogate tylko w takim stopniu, w jakim bogaci są jego obywatele. Kiedy owo państwo rujnuje wszystkich tych, którzy nie mogą ukryć swojego bogactwa, za cały skarb pozostaje mu jedynie maszyna do drukowania pieniędzy. A to przedsięwzięcie, jak wkrótce zobaczymy, musiało mieć swoje chwile chwały w Polsce. Jeszcze raz powrócę do poprzedniej strony, bo tam jeszcze jeden fragment mi umknął. Jednakże większość tych reprezentantów ludu, pochodzących z ludu, należała do wierzących i praktykujących, znała katechizm i siódme przykazanie, będąc przynajmniej równie imperatywne, jak imperatywny mógł być ich mandat. Ale wśród księży katolickich znaleźli się przestępcy lub osoby nieświadome, a właściwie jedni i drudzy, którzy wyjaśnili przedstawicielom ludu, że parlament obdarzony jest czymś w rodzaju łaski sakramentalnej i to, co byłoby kradzieżą wszędzie indziej, przestaje nią być, jeśli tylko zostanie uchwalone w tym uświęconym przybytku. Na szczęście księża, którzy zachwalali kradzież, byli w mniejszości. Jednakże nie znalazł się ani jeden, nawet wśród członków episkopatu, który by ją publicznie potępił, albo który by nazwał po imieniu skandaliczny zamach na legalną własność bliźniego. Zamach, który księża z równą obłudą co pozostali określali mianem programu lub reformy agrarnej. Zresztą lęk przed opinią innych lub zbiorowe omamienie osiągnęło taki poziom, że nawet najbardziej szanowane osoby, nie wyłączając przyszłych ofiar, posiadaczy majątków przeznaczonych na poćwiartowanie, posługiwały się wyłącznie tym językiem. I jedynie wyjątkowo i w najściślejszej skrytości słyszało się czasem, jak akt zagarnięcia dobra sąsiada bez jego pozwolenia nazywano kradzieżą. Przyznajmy, że owi nieokrzesani chłopi nie mogli odczuwać żadnych skrupułów. Sami właściciele, których namawiano do dzielenia się swoimi ojcowiznami, tak dalece posunęli umiarkowanie, poświęcenie i umysłowe zboczenie, by nazwać programem lub reformą to, co było wyłącznie przestępstwem. Z drugiej zaś strony oficjalni stróże moralności, słudzy Boży, wydawali się skłonni z góry z tego przestępstwa rozgrzeszać. Oczywiście prawdziwymi winowajcami, którzy zasługują na szubienicę, nie są chłopi. I to nie o nich Ewangelia mówi, lepiej by mu było, aby młyński kamień zawieszony był na szyi jego. Ale rozumiemy, dlaczego zastanawiano się, jaka istnieje główna realna różnica między tą despotyczną zwierzchnością parlamentarną, a dyktaturą proletariatu zaprowadzoną przez Lenina i jego bandę Żydów. Z punktu widzenia ideologii, jeśli chcieć dokonywać klasyfikacji doktryn, różnica między warszawską Izbą Niższą a moskiewską Radą była znacząca. Polska dieta zasadniczo składała się z małych właścicieli, którzy pragnęli nieskończonego rozparcelowania terytorium narodowego. Ale proletariusze we właściwym tego słowa znaczeniu, a zwłaszcza robotnicy rolni, także byli tam reprezentowani. W moskiewskiej Radzie Najwyższej dominowali proletariusze, zwolennicy socjalizacji, ale figurowali tam także i inni, drobnomieszczanie, jak nazywał ich Lenin. W Polsce kilku osobistościom z innej sfery udało się zostać wybranymi do Sejmu, ale mogły one jedynie wygłaszać przemówienia, które odnosiły taki efekt, jak zawracanie Wisły kijem. Byli tam i tacy, którzy, żeby dostosować się do ogólnego tonu, dali się ponieść demagogii i w niektórych wypadkach stawali po stronie rabusiów. Tłumaczyli swoje zachowanie, nazywając je fortelem służącym wyższej strategii politycznej. Ale wszyscy wiedzą, że pod tym pretekstem kryło się najczęściej jedynie pragnienie ocalenia własnej skóry i jakichś okruszków swojej własności, jeśli to możliwe. Teoretycznie proletariuszami nazywa się tych, którzy nie mają nic, ale my nie zajmujemy się teorią. Jedyną rzeczą, która nas tu interesuje, jest prawda życiowa. W praktyce proletariusze to ci, którzy nie mają dość dużo, albo ci, którzy uważają, że nie mają dość i których zazdrość i rozżalenie zżera na widok tych, którzy mają więcej. Dziękuję Państwu, ponieważ uważam, że tłumaczenie czegokolwiek i jakiekolwiek komentarze dalsze dotyczące prozy i publicystyki Emmanuela Małyńskiego są zbędne. Długo wyczekiwany hrabia Emmanuel Małyński, magnat z Wołynia, lotnik, Polak, patriota, krytyk ustroju, człowiek niezależny pod każdym względem. I jego książka Nowa Polska, reforma agrarna przeciw własności prywatnej. Dziękuję Państwu bardzo. Do następnego spotkania.